Trochę mnie spocznij. Zebraliśmy się w tym miejscu przy pomniku bestialsko pomordowanych przez Wehrmacht w dniach 1-2 września 1939. We wrześniu 1939 roku nie szczędzili krwi i swojego życia, by bronić naszą ojczyznę. Każdego roku, każdego 1 września sięgamy pamięcią najtragiczniejszych tamtych wydarzeń do napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. O godzinie 4:40 obudził Polaków huk spadających bomb i przerażające wycie syren. Dokonany został akt bezprawia, przemocy i zbrodni hitlerowskiej na bezbronnej ludności. Wspominamy też napaść 17 września 1939 roku na Polskę stalinowskiego Związku Sowieckiego. Te wrześniowe dni otworzyły tragiczne karty II wojny światowej, najstraszniejszej w dziejach naszej ludzkości. II wojna światowa zniszczyła ludzkie życie, podstawowe wartości człowieka, zburzyła spokój i harmonię, zmieniła granice państw, pochłonęła miliony ludzkich istnień na całym świecie. Szczególnie tragicznie doświadczona została nasza 74 Polska. Lata później jesteśmy tu w tym symbolicznym miejscu, by uczcić pamięć pomordowanych w Mikorzynie, Torzeńcu i Wyszanowie. Jesteśmy tu, by przypomnieć tych, którzy odważnie stawiali czoła najeźdźcom. Wspominamy bohaterstwo polskich żołnierzy walczących na frontach tej wojny oraz żołnierzy podziemnego państwa polskiego, dla których walka o wolną Polskę nie skończyła się w maju 1945 roku. Pamiętamy także o mieszkańcach naszej wieruszowskiej ziemi, którzy przetrwali okrutny czas wojny, a później potrafili upomnieć się o wolną Polskę. Stojąc przed tym symbolicznym pomnikiem, uświadamiamy sobie, jak wiele kosztowała nas wolna, demokratyczna ojczyzna. Dzisiaj żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce, tu mieszkamy, mamy swoje rodziny, pracujemy i realizujemy swoje marzenia. Ale nie zapominajmy, że dzięki tym odważnym ludziom, którzy stanęli do walki w czasie II wojny światowej, my dziś nie musimy walczyć. Dlatego pamiętajmy o przeszłości i patrzmy z optymizmem w przyszłość. Wiązankę składa delegacja samorządu powiatu wieruszowskiego. Delegacja Platformy Obywatelskiej. Wiązankę składa delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wiązankę składa delegacja Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego Arsonium.
Piosenkę składa delegacja Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. Wiązankę składa delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie. Wiązankę składa delegacja placówek oświatowych gminy Wieruszów. Wiązankę składa delegacja Wieruszowskiego Domu Kultury. Wiązankę składa delegacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie. Wiązankę składa delegacja Związku Emerytów i Rencistów. Wiązankę składa delegacja Komisji Międzyzakładowej MSZZ Solidarność. Wiązankę składa delegacja Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie. Bardzo proszę o złożenie wiązanki osób, które jeszcze nie składały wiązanek. Szanowni Państwo, bardzo proszę o odsłuchanie melodii Śpi kolego.